Witajcie w trzeciej i ostatniej części, gdzie składamy całość do kupy i sprawdzimy, jak brzmi. Czy cały ten czas poświęcony na ten projekt okaże się porażką, czy jednak będziemy mieli całkiem wyjątkowy instrument. A więc bierzemy nasz korpus, mostek, gniazdo jack, płytkę do gryfu, mocowania pasków oraz naszą płytkę. W pierwszej kolejności wymieniamy gniazdo jack. Bardzo prosty zabieg. Następnie przykręcam nowe złote mocowania pasków. Składam i montuję mostek. I tutaj mostek jest całkowicie rozłożony, ponieważ z poprzedniego filmu musiałem przełożyć przystawkę piezo do nowego złotego mostka. Przekładam przewód od przystawki piezo przez otwór od uziemienia. Naprawdę podoba mi się, jak będzie to wszystko razem wyglądało. Czas na umiejscowienie elektroniki. Na początku myślałem, żeby wsadzić ją po prostu w ten sposób, ale niestety ta plastikowa część jest zbyt wysoka, za bardzo wystaje i nie będę mógł schować płytki, więc muszę znaleźć sposób na rozebranie jakoś tej kostki i zmniejszenie jej rozmiaru. Na szczęście okazuje się, że w środku jest całkiem prosta płytka drukowana, także nie powinno być trudno zmniejszyć tego rozmiaru. Nie mogłem zdjąć tej plastikowej czarnej części i wydaje mi się, że tutaj ten element, na którym są napisy, to jest naklejka. Pod nią mogą chować się śruby mocujące tą czarną płytkę do reszty. Więc tak, dokładnie tak jak myślałem, jest to naklejka i pod nią dwie śruby. Postanowiłem zatrzymać tą naklejkę, żeby w przyszłości wiedzieć, który suwak jest od czego. Teraz jest to tak małe, że mógłbym to zmieścić tutaj w miejscu przystawki gryfowej. No ale zdecydowałem się jednak na tą klasyczną pozycję. Rozważałem jeszcze zostawienie regulacji na tej złotej płytce, ale naprawdę nie chcę jej niszczyć, bo wygląda dobrze. Przechodzimy do lutowania gniazda jack. Oba gniazda mają po prostu dwa przewody, więc bardzo prosta robota. Oczywiście te dwa przewody nie mogą się ze sobą stykać, także pamiętajcie o prawidłowym zaizolowaniu tego. Czas uporządkować przewody i zamocować elektronikę w środku. Do przymocowania jej w korpusie użyłem jednej śruby, przykręcając tą metalową puszkę bezpośrednio do korpusu. W tym momencie warto by było sprawdzić, czy to wszystko działa, zanim zamknę to płytką. Na szczęście wszystko jest ok. Także przechodzimy do umocowania gryfu i będziemy mogli już zobaczyć sneak peek, jak będzie wyglądała całość. Pięknie. Tak jak mówiłem w poprzednim filmie, nie używamy elektronarzędzi do przykręcania gryfu, żeby po prostu nie pękł, żeby nie przeciążyć drewna. Ja używam tutaj wkrętarki tylko po to, żeby przyspieszyć proces, natomiast finalne dokręcenie odbywa się całkowicie ręcznie.
tym momencie zauważyłem, że powinienem był kupić również złote śruby mocujące gryf, także w późniejszym czasie będę musiał to wymienić. Jeśli chodzi o mocowanie płytki, tylko jeden z otworów pokrywał mi się z już istniejącym, także ten przykręcę, a resztę będę musiał wywiercić. Czas na zdjęcie folii ochronnej i przechodzimy do wiercenia. A oto jak prezentuje się całość. Bardzo podoba mi się ten schemat kolorystyczny. Czas na struny. Wybrałem struny nylonowe marki Dunlop. Koniecznie zakończone kulką, tak jak w gitarze elektrycznej. Inaczej nie mielibyśmy jak ich zamocować. Na opakowaniu fajnie oznaczone jest kolorami, która struna to która i odpowiada to kulkom na końcach strun. Nie pamiętam, gdzie to podpatrzyłem, ale ja zakładam struny od zewnątrz do wewnątrz, czyli zaczynam od najgrubszej, najcieńszej, następnie schodzę do coraz cieńszych. Ma to mieć związek z jakimś naprężeniem w gryfie. Nie pamiętam dokładnie skąd to wynalazłem, ale od tamtej pory tak to właśnie robię. Może ktoś w komentarzu podpowie mi, czy to jest prawidłowy sposób, czy to w ogóle ma jakieś znaczenie, czy nie. I na koniec pozostało ustawienie intonacji. I całość jest gotowa. No cóż, powiem tylko wow. Wow. Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony dźwiękiem z tej gitary. Ta przystawka nie jest super głośna, jest pasywna i wymagała ode mnie bardzo dużo kręcenia equalizerem, żeby wydobyć z niej ten dźwięk. I brakuje jej trochę basu, więc z czasem spróbuję wymienić tą elektronikę pasywną na aktywną.
ale sama gitara, piękne, piękne cudo. I co najlepsze, nie kupicie takiej w sklepie. Dzięki nylonowym strunom granie na niej jest samą przyjemnością. Są miękkie, lekkie, wygodne. I bardzo podoba mi się ten design bez żadnych pick-upów tutaj. Po prostu czysta płytka Stratocastera. Koniec końców był to świetny i naprawdę udany projekt. Jeżeli macie gdzieś jakiegoś starego strata, który leży i się marnuje, nie czekajcie, spróbujcie zrobić to sami. Po prostu przejdźcie razem ze mną przez moje kroki i naśladujcie to, co ja robiłem. Wow! Po prostu na pewno będziecie widzieli więcej tej gitary na moim kanale. Gorąco zachęcam Was też do śledzenia mnie na Instagramie, gdzie wrzucam filmiki zza kulis, zdjęcia, progresy projektów i różnego rodzaju ankiety. Jeżeli chcecie mieć aktywny udział w tworzeniu tego kanału, serdecznie, serdecznie zapraszam. Dzięki wielkie za obejrzenie całej serii. Trzymajcie się. Hej!